Witajcie moi fani. Dzisiaj jest trzeci dzień kosienia. Nie, czwarty w sumie. No już jakoś idzie, ale wczoraj była taka mała usterka, ale to już koniec był. Dosłownie dwie długości kombajnu do przejechania, ale to później pokażę. Tutaj się ułamał kabelek, jeden biegun, sieczkarnia się rozłączyła i zabiło cały tył. Musieliśmy ją otworzyć, wyciągnąć stąd słomę, trochę tutaj stąd i dalej poszło. O. I tu już jest naprawione. Nie powinno się to zepsuć więcej. Mam nadzieję, że nie powinno. Dobra, robimy test sieczkarni. Czy zadziała? Musi zadziałać. Dobra, wszystko elegancko. Idę po jakieś picie. Zanim dojadę, już się trochę silnik rozgrzeje. I tniemy. Kończymy tamten kawałek. To już niewiele zostało, poniżej hektara. No i dobra, lecę kosić. Muszę tam przejechać na drugą stronę. Włączyłem mucarnię, żeby tam przegoniło te resztki, co tam ze wczoraj zostały. Trochę w nocy padało, więc może nawet jakąś wilgoć niech ten wiatr zwialni, rozwieje. Zobaczcie, zaraz pokażę wam właśnie. Dobra, patrzcie ile mi zostało wczoraj do koszenia, bo chciałem tylko ten pasek przejechać i koniec, nie? No właśnie. No i tutaj mi się mucarnia zatrzymała. Zobaczyłem, że stoi. Zobaczyłem, że stoi. To od razu sprzęgło, wyłączyłem header. I co jest? No przecież nie poszło mi zbyt dużo masy, nie? A stop. Stop. Widzicie? Zapomniałem. Wezmę sobie. Wezmę sobie cenną radę koleżki. To mi napisał komentarz, że nie wchodzi się na włączonym silniku na header. No i racja, no bo pasek mógłby niby pójść. Ja uważam, że no małe prawdopodobieństwo, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, jak to się mówi. Zabezpieczyłem na noc header, żeby się motowidła nie opuściła. No to wiadomo, stary kombajn może się tam opuszczyć, zaraz by mi się to pogięło, to zabezpieczyłem i zapomniałem o tym. No i wtedy też zapomniałem, jak pierwszy raz wjeżdżałem w pole. I tak, dobra. Dobra, zaczynamy kosić. Thank you.
nawet obiecująco, a wyszło jak zwykle. Myślę, że tutaj coś średnia około 2,5 tony. Tak na ten rok. Podobno może być, ale szału nie ma. Ja jestem niezadowolony. Liczyłem, że tutaj trójkę wyjmę, nie? Że tutaj trójeczkę wyjmę. Traktorzystka leci. Z przyczepą. Przyczepą. Taka sprawa, że wyjechałem z tej nędzy już i koszę w miarę ładny rzepak. Przez drogę mam tutaj ładny rzepak. Nic nie jedzie. Tu akurat mam taką zasłonę, żeby nikt się nie patrzył, ale już zasłonę będziemy mogli zlikwidować. Jadę oczywiście powoli. Kosa boczna jest, dobra. Kosimy. Tu taki w miarę ładny rzepak jest. Ten może dać 500 kilo. Nie no, żartuję. Zobaczymy no. Tamten ładnie wyglądał, a nie dał, i ten ładnie wyglądał. I też pewnie będzie marnie, ale kosić trzeba, nie? Po to się to robiło, żeby kosić. Tutaj wyginął w ogóle, tam wyginął, tutaj lega. Dobra. Nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj. Nagrywanie kończymy, bo jeszcze kawałek jest. Ale sypie. Sypie, sypie. Jakby tak sypało jak na tym polu, wszędzie, nie miałbym żadnych obiekcji. Jeszcze nie trąbi, co prawda, ale widzę, że jeszcze sporo pola zostało, a zbiornik będzie na pewno. No to jakby zbiornik był
wszędzie, bo tak by sypał, to by było spoko. Jak na ten rok byłby naprawdę spoko. To dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do następnego. Sub, łapka w górę i cześć!